Dziękuję bardzo za tą możliwość. Ja zajmę Państwu może 3-4 minuty, korzystając z tego czasu. I o finansowaniu nauki krótko przedstawię siebie. Jestem aktywnym naukowcem, 20 lat spędziłem w Szwecji, 9 lat byłem profesorem Uniwersytetu Sztokholmskiego, laureatem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wróciłem dzięki programowi Welcome w 2009 roku i zacząłem swoją działalność w SGGW. Przez okres kilku miesięcy miałem okazję pełnić funkcję sekretarza stanu u pani minister Kudryckiej. Znam od środka, od tamtej strony problem i znam problem jako bardzo aktywny naukowiec. Całą grupę 15 ludzi utrzymuję ze środków zewnętrznych, czyli nie mam finansowania, tylko mój etat jest finansowany na uczelni. Całą resztę wszystkich zatrudnionych adiunktów, których mam zatrudniony na kontrakcie, tylko i wyłącznie z projektów. I do czego zmierzam? Przede wszystkim, jeżeli poruszamy sprawy głębokich zmian w finansowaniu, musimy sobie zdać sprawę, po pierwsze, tu jest kompletna zgoda, nauka i szkolnictwo są niedofinansowane w Polsce i to jest, w ogóle nie ulega wątpliwości. Druga rzecz, musimy sobie zdać sprawę z tego, że budżet nie jest guma. My mamy, praktycznie rzecz biorąc, 2/3 wydatków budżetowych, 2/3 budżetu jest z automatu konstytucyjnie gwarantowane. Nie można tego zmienić, nie można tego ruszyć, obojętnie jaki rząd dojdzie do władzy. Po prostu tego się nie zmieni. Pogłębiający się deficyt ZUS-u, który obecnie sięga 59 miliardów, w przyszłych latach będzie sięgać, przekroczy 60 miliardów, właśnie powoduje tą dziurę niemożności dofinansowania nauki i szkolnictwa wyższego. I jedną uwagą, którą bym się chciał podzielić, pójdę na skróty, nie będę mówił, w jaki sposób doszedłem do tego, znam błędy finansowania, znam doskonale system szwedzki, bo całą karierę zrobiłem właściwie w Szwecji. Tam jest ta nauka nadal z ludzką twarzą i starają się pogodzić i konkurencyjność nauki i są pierwsi w tych innowacjach i jednocześnie finansują nauki socjalne, humanistyczne i kulturę, bardzo mocno na to stawiają i są w stanie to pogodzić. I jest to możliwe, to rozwiązanie. Ten model mi się wydaje najbardziej taki skandynawski model, ale nie całej Skandynawii, bo tam są drobne różnice. Ten szwedzki model wydaje mi się takim modelem, no naprawdę, z którego powinniśmy czerpać przykład. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że żebyśmy w ogóle mieli szansę jako środowisko wywrzeć jakąś formę, znaczy nie chcę mówić o nacisku, ale po prostu sugestii, nie nacisku, tylko sugestii dla tych, którzy będą decydować, to żebyśmy dążyli do konstytucyjnego zapisu, że poziom finansowania nauki i szkolnictwa musi być zagwarantowany konstytucyjnie. Do tego musimy dążyć. Jeżeli wpiszemy, czy to będzie 1%, czy to będzie 0,7%, czy to będzie 1,5%, ile wytargujemy, ale do tego powinniśmy zmierzać, bo to będzie ratować całą naszą sytuację. To znaczy, jednocześnie część nauk społecznych, ekonomicznych będzie się mogła rozwijać i tak samo dynamicznie będą się mogły rozwijać te nauki nowoczesne, konkurencyjne, mam na myśli life sciences, nauki o życiu i techniczne. I uważam, że taką rzeczą, jedną z najważniejszych, jest dążenie do tego, żeby konstytucyjnie zagwarantować, powiedzieć, jak ważna jest nauka i szkolnictwo dla narodowych, państwowych naszych interesów, społecznych interesów naszego kraju i dążyć do konstytucyjnego zapisu, że finansowanie nie może być niższe niż. To jest bardzo ważne. Kolejnym argumentem musi być prawidłowy podział pomiędzy badaniami stosowanymi, czyli research development, tak, i badaniami podstawowymi. W tej chwili ustawowy zapis dyskryminuje badania podstawowe. Należy zwiększyć finansowanie stosunku badań podstawowych, bo stosunek jest taki, że minimum 1/3 z tego, co pamiętam,
jest trzykrotna różnica w poziomie finansowania, jeżeli z budżetu idą pieniądze na finansowanie. I to jest druga rzecz, którą bym chciał zasygnalizować, żeby na tym się skupić i dążyć do takich konkretnych rozwiązań, które konstytucyjnie nam zagwarantują określony poziom finansowania. Dziękuję bardzo za uwagę.